Jak poradzą sobie polscy piłkarze sprowadzeni z wolnych zawodników i tutaj naprawdę nie mam pojęcia, co się wydarzy. Może nawet wygramy Ligę Mistrzów. A klubem, który nam dzisiaj posłuży, będzie ŁKS Łódź, czyli w momencie, kiedy to nagrywam, najgorsza drużyna ekstraklasy. Jak chodzi o polskich wolnych zawodników na początku rozgrywki, to mamy trzech: Jakub Piotrowski, Karol Struski oraz Patryk Peda. No i tych panów sobie teraz sprowadzimy. Jakub Piotrowski zdecydowanie najwięcej będzie chciał pieniędzy, no bo też ma 68 overalla, jak na ŁKS Łódź to jest całkiem dużo. No i mamy to pierwszy wolny zawodnik sprowadzony do ŁKS Łódź. Karol Struski również. No i na sam koniec Patryk Peda. No już nikogo innego w tym sezonie po prostu sprowadzić nie możemy. Piotrowskiemu ustawiłem zmianę pozycji na SPD i Struskiemu można zmienić pozycję na prawego pomocnika i to jest bardzo ciekawa informacja, bo Struskiego można dać na prawą pomoc, a Ramireza na środkową pomoc ofensywną i tutaj już nie będzie żadnych minusów. Peda niestety na ten moment nie mieści się do wyjściowej jedenastki. Pomysł na ten odcinek się wziął od mojego postu na karcie społeczności i właśnie jeden z was powiedział, żeby sprowadzić wyłącznie Polaków. Także dzięki za pomysł, a innym, którzy też porzucali swoje pomysły, na pewno kiedyś się przydadzą. Pierwszy sezon za nami i szczerze nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku. ŁKS Łódź na miejscu 8. To jest niebo a ziemia między tym, co oglądamy w rzeczywistości, a co teraz w pierwszym sezonie. Mistrzem Polski Lech Poznań. Wyjątkowo w dzisiejszym odcinku jestem kibicem ŁKS-u i mamy widzę w Łódź w strefie spadkowej, także no wiadomo, kto rządzi w Łodzi w tym momencie. Najlepszym strzelcem Kejtejan, 13 bramek w 30 spotkaniach, całkiem nieźle. A jak nasze nowe nabytki? Jakub Piotrowski, 24 spotkania, 5 bramek i 3 asysty, plus 2 do overalla. Jednakże najlepiej poradził sobie Karol Struski, plus 3 do overalla. I jak widzimy, jest drugim najlepszym strzelcem zespołu, będąc też najlepszym asystentem, czyli transfer top, naprawdę. No niestety Patryk Peda jakby no nie za bardzo się wstrzelił w ten sezon, tylko 7 rozegranych spotkań. A jeszcze Stal Mielec wygrywa Puchar Polski. A nasz ŁKS też doszedł w miarę daleko, no niestety odpadliśmy ze zwycięstwa całego turnieju ze Stalą Mielec dopiero po rzutach karnych. Niestety po tym sezonie musiałem sprzedać kilku piłkarzy, jest to właśnie ten Litwin oraz Anton Fase. Oni sami chcieli odejść z zespołu, bo nie grali zbyt dużo. No jak widzimy, Patryk Peda też chce odejść, tylko nie wiem dlaczego Dani Ramirez również chce. No może nie zagrał w każdym spotkaniu, ale 24 mecze, 6 bramek, 4 asysty, no ja bym go zostawił. Mamy nowy sezon, mamy nowych wolnych zawodników i mamy też Tomasza Kędziora, naprawdę bardzo wysoki overall, 73 na prawą obronę. Jak widzimy, wynagrodzenie jest dosyć duże, no ale jak widać, mamy takie pieniądze w klubie. Nie wiem skąd aż tyle budżetu na tygodniówki, no ale możemy poszaleć. Także sfinalizowaliśmy pierwszy naprawdę mocny transfer. Tomasz Kędziora, no wielokrotny reprezentant Polski. No ale Tomasz Kędziora w ŁKS-ie Łódź, to tak brzmi irracjonalnie. No, ktoś tutaj mnie odwiedził. Kto mnie tu odwiedził? Słoneczko, przywitaj się z widzem. Dała wam buziaczka. Ale wiesz, że musisz opuścić pokój, bo ona mi chyba z 6 razy już wyłączyła komputer, nie? Takie grzeczne, fajne kocie. Co to? Sprowadzimy Marcela Lotkę? Jak myślisz? Czy jest sens? Zastanawiasz się? No niby mocny overall, 70, 23 lata tylko, no ale mamy Aleksandra Bobka w naszym zespole, który potencjał też ma świetny. I ogólnie mamy dosyć dużo bramkarzy, także nie wiem, co o tym myślisz. Dobra, no sprowadzimy Marcela Lotkę, stać nas. Mamy nowego, mocnego golkipera. Chyba w tym sezonie idziemy w defensywę, bo mocno overallowy jest również Adam Dźwigała, 68. Sprowadzimy jeszcze Mariusza Kaczmarka, oczywiście zawodnik wygenerowany przez Grala, jak widzicie on ma 18 lat i 64 overalla. Też jest relatywnie tani. I jako ostatniego w tym sezonie sprowadzimy 19-letniego Jakuba Jędrasika. Być może w przyszłym sezonie, w sezonie trzecim, będzie jakąś tam ważną postacią ŁKS Łódź. I tak jak mówiłem, sprzedałem Patryka Pedę do Cluj, no niestety nie wyszedł ten transfer. Marcel Wszołek, obiecuję, że jak jeszcze raz nie przyjmiesz oferty wypożyczenia, to cię dyscyplinarnie usuwam z klubu. Masz szczęście, chłopie. No nie, no czemu mnie zwolnili? Najgorzej. Nie, ja naprawdę nie rozumiem tej gry. Dlaczego w jednym sezonie jest wręcz idealnie, a w drugim nagle wszystko się sypie? Strefa spadkowa, śmiałem się z Widzewa. Tak jest, Widzew Łódź na miejscu 10 w tym sezonie. Nieprawdopodobne.
Najlepszym strzelcem Keitejan po raz kolejny, ale on strzeli tylko 7 bramek. Co to ma być? Zostałem zwolniony, więc tutaj nie ma napisane, o ile się zawodnicy, których sprowadziłem, rozwinęli, ale Jakub Jędrasik ma teraz 63. Tomasz Kędziora utrzymał swój overall. Karol Struski, no niesamowicie się rozwija, 71 już. Mariusz Kaczmarek, no coś słabo, myślałem, że lepiej sobie poradzi. Marcel Lotka 71, rozwinął się chyba 1. No i podobnie Adam Dźwigała 69. W Pucharze Polski tym razem triumfowała Legia Warszawa, a ŁKS Łódź w pierwszym swoim meczu przegrał z Ruchem Chorzów 1-2. Drugi sezon do zapomnienia. W poprzednim sezonie Tejan nie poradził sobie najlepiej i najlepszym napastnikiem z wolnych zawodników Polski jest Rafał Adamski. Tylko 66 overall, ale ma 23 lata, także może się rozwinie. Ten budżet tygodniowy trochę duży. Do ŁKS Łódź sprowadzimy również Kamila Jóźwiaka, prawy pomocnik, ale my go zmienimy na lewego pomocnika. Świetnie, że trafił nam się Karol Linetti, on będzie idealnym uzupełnieniem środka pola. No i tu już jest mocny transfer, ale w tym okienku będzie jeszcze lepszy. Mianowicie chodzi o naprawdę doświadczonego i mocnego bramkarza, jak na realia ekstraklasy, Łukasza Skorupskiego. Pierwsza i mam nadzieję, że nie ostatnia złota karta sprowadzona do ŁKS Łódź. Chociaż gramy Polakami wyłącznie, więc no może być ciężko. Ojoj, widzę tutaj niedobór lewych obrońców. Jest tutaj tylko Daniel Wawrzyniak. Co prawda ma 17 lat, więc może się rozwinie i w sumie go sprowadzę. Tak nam się prezentuje skład na ten trzeci sezon. Wygląda no to dobrze, szczególnie jak na warunki ekstraklasy. Jak tutaj znowu będzie strefa spadkowa, to nie wiem co mam robić. O, zmieniłem pozycję Linettiemu i mu wskoczył overall, więc jest jeszcze lepiej, chociaż ma formę słabą. Znowu cały czas remisy, no nie wytrzymam. Porażka z Puszczą, nie. Trzymajcie mnie. Koniec trzeciego sezonu i można powiedzieć, że z piekła do nieba ŁKS Łódź na miejscu trzecim. A to oznacza, że w przyszłym sezonie, w czwartym sezonie, będziemy mierzyć się w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Widzę w Łódź tym razem miejsce 16. Także co sezon jakaś drużyna z Łodzi w strefie spadkowej. No miejmy nadzieję, że w czwartym sezonie ŁKS-u tutaj nie będzie. Najlepszym strzelcem Keitejan, 15 bramek. Świetnie poradził sobie również Kamil Jóźwiak, sprowadzony w tym sezonie, 12 goli. Rafał Adamski też całkiem nieźle, jak na 14 spotkań, 8 strzelonych goli, to jest całkiem fajny wynik. Karol Linetti, 4 bramki, 7 asyst. Karol Struski cały czas się rozwija, już ma 73 overalla. Fajnie, że do gry doszedł Jakub Jędrasik, sprowadzony w poprzednim sezonie. Łukasz Skorupski zagrał komplet spotkań, nawet ten Daniel Wawrzyniak sprowadzony na głęboką rezerwę rozegrał 3 mecze. A jeżeli chodzi o Puchar Polski, doszliśmy daleko, bo do półfinału, ale spotkaliśmy na swojej drodze Lech Poznań, który nas rozbił 4-1, który ostatecznie też przegrał w finale z Rakowem 1-0. Przechodzimy do czwartego sezonu. Niestety, muszę to powiedzieć z przykrością, nie ma jakichś mega dobrych, wolnych polskich zawodników. Najlepszy Kamil Pestka, on jest CLS-em, ale mam nadzieję, że będzie mu można zmienić pozycję na lewą obronę. Overallowo mieliśmy problem ze środkową obroną, jest tutaj Adrian Gryszkiewicz, 71 overalla. Mamy też bardzo utalentowanego golkipera, Michael Baran. Będąc cały czas w temacie młodych zawodników, Przemysław Krupa, 19 lat i 66 overalla, to będzie dobry zmiennik Jóźwiaka, taką mam nadzieję przynajmniej. I jako ostatniego sprowadzę Jacka Barana, 16 lat, 62 overalla, jak na taki wiek, taki overall, to chyba jest całkiem dobrze. Dobrze, trzeba tu zrobić delikatny porządek. No mamy aż 4 bramkarzy, bardzo dobrych bramkarzy. Wydaje mi się, że możemy się pozbyć z Marcela Lotki, no bo tutaj jest bramkarz z potencjałem Aleksander Bobek, no i Michael Baran, a Lotka już ma 25 lat, także no, wydaje mi się, że możemy go zwolnić. Mam naprawdę dużo pieniędzy, więc mogę sobie na to pozwolić. Daniela Wawrzyniaka chyba też można. Oraz tego Mariusza Kaczmarka, no, 2 sezony spędził, nie rozwinął się za mocno, także do widzenia. Młynarczyk też odejdzie, bo tu jest ten Krupa. Wolę mieć mniej zawodników, bo jak jest ich dużo, no to dużo też narzeka, że nie gra, potem te morale są słabe, no i potem wychodzą takie kwiatki jak 17 miejsce w Ekstraklasie. Chociaż tego Lewenta Gilena mogłem usunąć z zespołu, tak szczerze. No dobrze, tak nam się prezentuje nasz ŁKS Łódź na czwarty sezon. Widzimy, to jest Struski powołany nawet do reprezentacji Polski, także gratulujemy. O nie, Tomaszowi Kędziorze nie mogę przedłużyć kontraktu. Czy on będzie kończyć karierę? Nie. W połowie sezonu na liście transferowej wylądowali Bobek oraz Michał Mokrzycki. Bo jak widzicie, morale są dosyć słabe w ŁKS-ie w tym sezonie. Także żeby nie było gorzej, to zwolnimy sobie obydwóch panów, żeby tutaj atmosfera nie była jeszcze bardziej gęsta. Przechodzimy do tabeli, no i cóż, tradycyjnie jak mam lepszy skład, no to
nagle zaczynają gorzej grać, dopiero 9 miejsce, wynik zdecydowanie gorszy od poprzedniego sezonu, chociaż było ciasno tutaj w środku tabeli, troszeczkę więcej szczęścia i by się mogli być na 5 miejscu, wyglądałoby to troszeczkę lepiej. Mistrzem Polski Raków Częstochowa. Jeżeli chodzi o kwalifikacje do Ligi Konferencji, Sepsi przegraliśmy 3-1 oraz 2-1, czyli nas nie było w europejskich pucharach. Aha, chciałem przesymulować i mnie zwolnili, ja pierdolę. Nie było nas też w Pucharze Polski. 2-0 wygrywa Pogoń Szczecin w finale z Koroną. Mamy na dzień dobry, odpadliśmy z Rakowem w 1-8, także dobry sezon. A gdzie się podział Kędziora? Co tu się stało? W ogóle go nie ma w grze. Co tu się stało? Myślałem, że po sezonie się kończy karierę. Najwięcej bramek znowu strzelił Keitejan. Aha, bo Adamski jeszcze tutaj ma kontuzję. No i zagrał tylko w 8 spotkaniach, ale żal. Z nowych transferów Kamil Pestka grał. Przemysław Krupa też grał i się rozwinął. Gryszkiewicz zagrał prawie wszystkie możliwe spotkania. A panowie Baran, których sprowadziłem, też coś zagrali. Także no, powiedzmy, nie ma źle. Ale czy źle będzie w 5 sezonie? Pora się przekonać. 5 sezon i aż 5 propozycji transferów. Na początek Szymon Lewkot, 70 overalla, nie jest może jakoś mega najlepszy, ale no przyda się na pewno UKS-owi. Będąc w temacie środkowych obrońców, Damian Michalski, 73 overalla. Jak pamiętacie, Tomasz Kędziora zakończył karierę, no i mamy tutaj Roberta Gumnego na tą samą pozycję, prawo obrońca. Bardzo fajny napastnik, Bartosz Białek, 74 overalla. No ale proszę państwa, tu mamy jeszcze lepszego napastnika, Fabian Kaczmarek, 19 lat, 81 overalla. To prawdopodobnie jest regen Roberta Lewandowskiego bądź Arkadiusza Milika, nie wiem, ale no trzeba go sprowadzić, taka okazja nie może nam przejść koło nosa. Jak widzicie, on wcale nie chce aż tyle pieniędzy. 81 overalla pewnie wchodzi do naszego zespołu. No i może być naprawdę ciężko, żeby znaleźć jakiegoś lepszego polskiego zawodnika. Przy takich transferach musiałem zmienić formację i tak to się prezentuje. Najniższy overall to z tego co widzę jest 72, Piotrowski i Gryszkiewicz na środkowej obronie. No ten skład no powinien zmieścić z powierzchni ziemi ekstraklasę w tym sezonie, takie mam wrażenie. No ale coś czuję, że symulacja ma inne plany względem tego składu. Nie gramy już na środkowych pomocników ofensywnych, dlatego no spróbujemy Jędrasikowi zmienić pozycję na prawego pomocnika. 15 tygodni, więc może się uda. Też zauważyłem, że znowu mam problem z lewym obrońcą i w sumie środkowego pomocnika defensywnego wypadałoby sprowadzić. No i Daniel Wawrzyniak jako jedyny lewy obrońca. Sprowadzimy Malinowskiego oraz Bartolewskiego, no on jest CLS-em, ale może będzie grać na lewej obronie. Trzy pierwsze mecze bez zwycięstwa, to niezła dominacja w lidze. Dobra, w połowie sezonu Skorupski nam płacze, że nie gra. I cyk. Został nam tylko jeden bramkarz, Michael Baran. A sprowadzimy Chładuna, żeby był jakiś rezerwowy bramkarz i żeby no nie płakał, że zbyt dużo nie gra. Nienawidzę Puszczy Niepołomice. No niestety, jeszcze musimy poczekać na Mistrzostwo Polski. Znowu nasz ŁKS zajmuje trzecie miejsce. 4 punkty więcej miała Legia Warszawa, ale co zrobił Raków Częstochowa w tym sezonie? Jaki oni mają skład? No dobra, no jak tak się popatrzy na te overalle, no to coś tutaj mają dobrych zawodników, ale czy jakoś zdecydowanie lepszych od tego, co ma teraz ŁKS Łódź? No nie wiem. No ale ci zawodnicy będą mieli szansę wykazać się w meczu finałowym Pucharu Polski. No i będzie pierwsza okazja, żeby zdobyć jakieś trofeum w tym odcinku, fajnie by było. O kurde, ten Kaczmarek ma już 84 overalla. Oczywiście widok taktyczny, no i rozpoczynamy. Linetti. Ależ teraz dziura wykorzystana przez Górnik Zabrze. Chmarek jest już po polu karnym, zostawiona piłka Enali, Baran broni, tu będzie dobitka, podwójna interwencja, no nie można dopuszczać do takich sytuacji. Kaczmarek, rozegranie do Jóźwiaka, Jóźwiak, dośrodkowanie, Struski, Bielica, pierwszy celny strzał ŁKS-u. Piotrowski, rozegranie do Linettiego, miał miejsce Linetti, ależ bomba przy słupku, 1-0 dla ŁKS-u w 62 minucie. Do Kapralika, łane odegranie do Chmarka, Chmarek, Baran, kolejna świetna interwencja. Uderzenie zablokowane, tutaj jeszcze ping-pong w polu karnym, Chmarek, Baran, no to musi być MVP tego turnieju. Koniec spotkania ŁKS z pierwszym zdobytym trofeum w dzisiejszym odcinku. Naprawdę to było ciężkie spotkanie, no ale najważniejsza jest wygrana Linetti w 62 minucie. Lecimy dalej. Najlepszym strzelcem sezonu, uwaga, nie jest Tejan,
On zagrał tylko w 10 spotkaniach i zdobył jedną bramkę, a najwięcej goli zdobył oczywiście Fabian Kaczmarek, no i Bartosz Białek też coś nastrzelał, no ale spodziewałem się lepszego wyniku, tym bardziej, że ma 76 overalla. No, nawet Damian Michalski strzelił 3 bramki. No i fajnie, że ten 19-letni bramkarz Michael Baran gra. Ma wysoki overall, rozwija się. Piąty sezon był całkiem niezły, szkoda, że bez europejskich pucharów, no ale teraz przechodzimy do szóstego, gdzie mam nadzieję, że w końcu ŁKS zobaczymy w tej lidze konferencji. Zanim nowy sezon, to przypominam o możliwości zasubskrybowania mojego kanału, no bo też ponad 70% z was oglądających moje filmy mnie nie subskrybuje. I ja się bardzo cieszę, że oglądacie moje filmy, jednakże suby też są ważne, tym bardziej, że liczbą subów gonimy populację brytyjskich Wyspy Dziewiczych, no jak widzicie troszeczkę jeszcze brakuje, a jak skoro mowa o brytyjskie Wyspy Dziewicze, no to tutaj wam się wyświetla film, gdzie objąłem te reprezentacje. A teraz przejdźmy do gry, no i niestety, no nie ma szału, nie ma żadnej złotej karty, Maciej Rosołek najwyżej ocenionym Polakiem z wolnych zawodników. Jak widzicie, no nie będzie on zawodnikiem wyjściowej jedenastki, ale po prostu wymienię go za Rafała Adamskiego, no bo on no nie za bardzo dobrze się spisywał w ostatnich sezonach, w zasadzie nie miał żadnego dobrego sezonu. Kaja Tejana zostawię, no bo on wykręca cały czas jakieś liczby. I chyba ostatnim zawodnikiem, którego sprowadzę, będzie Piotr Samiec-Talar. To może być zawodnik wyjściowej jedenastki, ale no nie musi. I jeszcze podpiszemy młodego 17-letniego Marcina Kowalczyka, ma dosyć duży overall. I tak nam się prezentuje ten skład na ten sezon. W wyjściowej jedenastce nie ma żadnych różnic, ewentualnie Samiec-Talar tutaj za Jóźwiaka sobie ewentualnie może wejść. No Linetiemu niestety już spadł overall, no ale jak widzimy już ma 33 lata. Dodatkowo strategii zespołu ustawiłem długie piłki, a nie standardowe jak do tej pory to było. Uwielbiam, kiedy nowy zawodnik, którego sprowadzam już na wejściu, ma formę w dół. Przed nami kwalifikacje do Ligi Konferencji. Będziemy mierzyć się z potężnym irlandzkim Dundalkiem. Takim składem zmierzymy się w tym pierwszym meczu wyjazdowym. Ja szybko przesymuluję i udało się wygrać, co prawda tylko 2-1. Niestety straciliśmy tą bramkę, tym bardziej jak się popatrzy na to, że Dundalk miał tylko jedną okazję, a ŁKS 6. No ale jesteśmy ciutkę bliżej pierwszych rozgrywek europejskich w tym odcinku. A teraz jesteśmy w Łodzi. Miejmy nadzieję, że na żywo zobaczymy, jak nasza drużyna awansuje do Ligi Konferencji. Davis, no i Pestka tutaj zostawia, Pestka dużo błędów popełnia i Gulan Baran na szczęście broni, jest 27 minuta, rzut rożny, okej, Nyst Ruski, tam chyba od niego się odbiła piłka, cały czas Dundalk. No panowie, no nie można im tyle miejsca zostawiać, tym bardziej, że taka bramka padła. Jak on to zmieścił, pokaż mi, to chyba jakiś rykoszet był, nie, chyba nie, on to po prostu zmieścił. Panowie, no grajcie coś. Czy to zmieści... Nie wiem, to chyba jest Piotrowski, zobaczmy. Piotrowski, ja pier... Tam na dole jest Kaczmarek, Jóźwiak, nie strać tylko tej piłki. No mówię coś. Ale tu jeszcze Jóźwiak powalczy, nie było faulu, Jóźwiak uderzenie, no... Struski, no dobrze, popędź Struski. Ładnie się uwalnia, ma miejsce Struski. Ciekawe dośrodkowanie, Jóźwiak, no niezła próba. Ale jednak zalecałbym troszeczkę bardziej konwencjonalne zagrania. No ale Piotrowski, coś ty zrobił? Dlaczego? Co wy robicie w tej obronie? Gallan, strzał, Baran. Uwaga, na rzut rożny, Pestka nerwowo wybija. Nikt tego nie przejmie. A jednak Jóźwiak przejmie. No i teraz popędź sam, no Jóźwiak, tak jest, lecisz, nie zatrzymuj się. Tylko dobre, teraz do Kaczmarka zagraj, naszego rudego przyjaciela. Wycofanie Kaczmarek, ale szklepka Białek, tak jest, bramka na 1-1, znowu jesteśmy bliżej pierwszej Ligi Konferencji, pierwszych europejskich pucharów w dzisiejszym filmie. Był to słaby występ, jeżeli chodzi o naszych piłkarzy, no ale zaliczka z Irlandii daje nam awans do Ligi Konferencji. Zatem tak prezentuje się nasza grupa Ligi Konferencji i jest całkiem mocna. Naprawdę duże marki Wolfsburg, Basaksehir oraz Djurgardens i może być naprawdę ciężko, aby z tej grupy Ligi Konferencji wyjść. Zacznijmy trochę od drugiej strony. Puchar Polski już w pierwszej rundzie, a czy w zasadzie w pierwszym naszym meczu przegrywamy ze Śląskiem Wrocław 2-1. Ostatecznie Jagiellonia wygrywa cały Puchar Polski. Jeżeli chodzi o Ligę Konferencji, tak jak mówiłem wcześniej, ciężko by było wyjść z grupy, no i tak też się stało. No niestety szwedzki Djurgardens był o punkt lepszy, no i to on zajmuje drugie miejsce, no bo pierwsze nie było co się bić, no bo Wolfsburg z kompletem punktów 6
6 meczów, 6 zwycięstw. Ale na poprawę humoru mamy ekstra klasę, gdzie nasz ŁKS Łódź miał tylko jedną porażkę, jak tutaj widzimy, i zdetronizował resztę rywali, aż 6 punktów przewagi nad drugim Rakowem i 26 punktów przewagi nad trzecią Legią Warszawa. Najlepszym strzelcem oczywiście Fabian Kaczmarek, 27 bramek w 43 występach i dołożył do tych bramek jeszcze 12 asyst. Drugi najlepszy wynik strzelecki, Bartosz Białek, prawie 20 goli. Z naszych nowych nabytków Maciej Rosołek dogonił overallem Bartosza Białka, 5 strzelonych bramek, a Samet Stalar rozwinął się co prawda, no ale zagrał tylko 15 meczów, strzelając jedną bramkę i zaliczając jedną asystę. Warto pochwalić też tego Michaela Barana, naszego bramkarza, jest już złotą kartą, bo rozwinął się o 3 overalla, teraz jego ocena ogólna wynosi 76. No i kochani, przykra sprawa, bo jak widzicie, tutaj mamy maj 2033 roku, a co za tym idzie, jest to koniec 10 sezonu. No bo niestety OBS, do którego nigdy nie było żadnych zarzutów, uznał, że nie nagra mi 7, 8, 9, no i 10 sezonu, ale 10 sezon wam pokażę. No ale jestem bardzo zdenerwowany, bo ja nie lubię robić takich odcinków, nie wiem, niekompletnych. I w tak zwanym międzyczasie do drużyny dołączyło naprawdę dwóch fajnych piłkarzy na lewą obronę Karbo. W 10 sezonie ma już 32 lata i 80 overalla, no ale zdecydowanie lepszy jest Kacper Kozłowski, 84 overalla, w wieku 29 lat do takich liczb dobił. No i przede wszystkim Kaczmarek dobił do 97 overall, no nieprawdopodobne, 25 lat, co tutaj ten Kaczmarek nam się porozwijał. No i tak prezentuje się w całości skład ŁKS Łódź w 10 sezonie. Z fajnych rozwojów to też bramkarz Michael Baran, 83 overalla, 24 lata. No i pan Struski, który jest od pierwszego sezonu, dobił do 82 punktów overall, no jak widzimy, ma już 32 lata. No niestety środkowa pomoc tutaj bardzo kuleje, nie potrafił się trafić żaden środkowy fajny pomocnik. Był tutaj Żurkowski oczywiście, no ale on już ma 35 lat i 69 overalla. Jeżeli chodzi o ekstraklasę, to wygraliśmy i to naprawdę niesamowicie, pewnie 28 zwycięstw, 87 punktów. I jak chodzi o zdobyte w trofea, to jest nasze czwarte mistrzostwo Polski. Także no, szkoda, że nie mogliście tego zobaczyć. Jeżeli chodzi o Puchar Polski, no to on w tym odcinku w ogóle nam nie leżał, nie licząc tam chyba trzeciego sezonu, gdzie wygraliśmy z Górnikiem. No ale doszliśmy do finału, no ale niestety po wyniku 4-4 po dogrywce musiały być rzuty karne, w których przegraliśmy 4-2. No i proszę państwa, Liga Mistrzów. ŁKS Łódź dwa sezony z rzędu uczestniczył w Lidze Mistrzów i dwa razy udało się wyjść z grupy. No i jak dwa razy z rzędu wyszliśmy z grupy, tak dwa razy z rzędu odpadliśmy od razu po wyjściu z tej grupy. Tym razem w 1/8 finału przegraliśmy z Borussią Dortmund. Więc jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, dwa występy i dwa wyjścia z grupy. Najlepszym strzelcem tego sezonu nie był Fabian Kaczmarek, 97 overalla, strzelił dużo bramek, bo 24, zanotował jeszcze 18 asyst, ale najlepszym strzelcem tego 10 sezonu był Kacper Kozłowski, 26 zdobytych bramek i 7 asyst. Warto pochwalić również Karola Struskiego, który zaliczył double-double, 12 bramek, 10 asyst. Po sezonie karierę kończą Damian Michalski oraz Michał Skóraś, który zazwyczaj był rezerwowym w naszym zespole. I dobrze, w ramach zadośćuczynienia dogram, tak nie wiem, do 13 sezonu czy coś, albo może nawet do 15, no zobaczymy. W tym 10 sezonie mówiłem wam, że są problemy ze środkowymi pomocnikami, no i tutaj najlepszym jest Artur Wawrzyniak, on ma 70 overalla i tylko 18 lat. Mamy dwóch fajnych środkowych pomocników ofensywnych, jeżeli patrzymy na overall, a co za tym idzie, zmienimy formację. Nie do końca chcę rezygnować ze środkowego pomocnika, więc zrobimy to w ten sposób. Tutaj Tkacz, tutaj ewentualnie Paszkowski, czy ten Wawrzyniak 18-letni. No i jak widzicie, tutaj wypadałoby zupgrade'ować prawego obrońcę. No i akurat tak się cudownie złożyło, że mamy genialnego prawego obrońcę, Ryszard Pawłowski, 19-letni. No i teraz ten składzik wygląda naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocno. Miłosz Malinowski, jego się pozbędziemy, no bo ma 27 lat, 68 overalla i już nie gramy na środkowego pomocnika defensywnego. No i na ten moment też mamy nadwyżkę środkowych pomocników, więc Bartek Bąk też idzie do wyrzucenia. No i Szymona Żurkowskiego też wyrzucimy, no bo już raczej w
tym sezonie nam się nie przyda. Ja bym sprowadził jeszcze jednego środkowego obrońcę, no bo czterech to jest troszeczkę według mnie za mało. Prowadzę Sebastiana Bąka i zresztą zobaczcie na tego playstyle, no on ma ich 6 i... chyba jeszcze tego nie widziałem, jeżeli chodzi o wygenerowanego zawodnika. 11 sezon, 4 raz z rzędu ŁKS Łódź zdobywa Mistrzostwo Polski, 73 punkty. Nie było tak dobrze jak w zeszłym sezonie, no ale mimo wszystko Ekstraklasę udało się wygrać, co jakby nie patrzeć jest trochę wymogiem. Pucharze Polski jak zwykle wcześniej odpadamy. 1/8 finału przegraliśmy z Krakowią, która sezon wcześniej z nami wygrała w finale Pucharu Polski, także świetnie. Liga Mistrzów, udało nam się zakwalifikować, no ale nie było tak dobrze jak po poprzednich dwóch sezonach. Nie wychodzimy z grupy, ale zajmujemy trzecie miejsce i będziemy mierzyć się w Lidze Europy, gdzie w rundzie wstępnej odpadliśmy z Kopenhagą 4-5 w 2 meczu. Było to bliskie spotkanie, ale no niestety nie udało się pokonać duńskiej ekipy. Najwięcej bramek, bo aż 35 i jeszcze 10 asyst dołożył Fabian Kaczmarek, 98 overalla, ten człowiek jest niesamowity. Tak samo jak niesamowity rozwój zanotował Kacper Kozłowski w wieku 29-30 lat, plus 3 do overalla, 87, 17 bramek strzelonych. No i Karol Struski, który no niestety, ale spada mu overall, ma teraz 81, ale i tak zaliczył fajny sezon, bo 11 bramek. Z nowych nabytków Dawid Kacz, 30 rozegranych spotkań, ale tylko 4 bramki i tylko 3 asysty, trochę słabo. I Artur Wawrzyniak rozwinął się nam o 2, teraz ma 72 overalla, no ale zagrał tyle spotkań, co Dariusz Malinowski, 68 overalla, i nawet Dariusz Malinowski miał lepsze liczby niestety. 12 sezon i sprowadzimy Artura Wawrzyniaka, na którym myślałem poprzednim sezonie, Kacpra Krupę. A sprowadziliśmy go dlatego, że Maciej Rosołek już ma słaby overall i jak zresztą widzimy kończy karierę po tym sezonie. Sprowadzimy jeszcze na środkową pomocy Kacpra Terleckiego, 74 overalla. A trochę tutaj mamy nadwyżkę środkowych pomocników, więc Dariusza Malinowskiego sobie zwolnimy. I trafił nam się Maximilian Ojedele, ja nawet nie wiedziałem, że on jest w FC24. Jak widzicie jest środkowym pomocnikiem defensywnym, my środkowych pomocników defensywnych nie mamy, ale mam dla niego troszeczkę inny pomysł. Jak widzicie, mamy delikatny problem ze środkowymi obrońcami, no nie mamy żadnego dobrego. I to jest ten mój właśnie plan, żeby Ojedelowi, znaczy to chyba się nie odmienia, żeby Ojedele zmienić pozycję na środkowego obrońcę, no i nawet mu wskakuje overall na 79. I tak prezentuje się skład na 12 sezon. Kozłowskiemu zmieniłem pozycję na prawego pomocnika, no bo niestety, Struski ma tutaj już spadek overallowy, a na lewej pomocy umieściłem Barana, który ma lat 23, więc no powinien być jeszcze do końca odcinka naszym podstawowym lewym pomocnikiem. W ogóle pół roku do końca, no i niestety ta czwórka, którą tutaj widzicie, kończą kariery, no i najbardziej szkoda Karbownika, który ma 80 overalla. Zacznijmy trochę od tyłu, bo w Lidze Mistrzów, do której znowu udało się zakwalifikować, no ale niestety tym razem nawet nie będzie Ligi Europy, no ale jak popatrzy się na ilość punktową, no to naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby w ogóle wyjść z grupy, no bo straciliśmy tylko 2 punkty do drugiego Stade Rennais. Pucharze Polski tradycyjnie odpadliśmy albo w 1/8, albo w ćwierćfinale. Nie wiem, te rozgrywki są najtrudniejszymi dla ŁKS Łódź. Ale trudnymi rozgrywkami nie są rozgrywki Ekstraklasy. Po raz kolejny, chyba 5. raz z rzędu, Mistrzostwo Polski. 80 punktów, wielka przewaga nad drugą Legią Warszawa. Najlepszym strzelcem tradycyjnie Fabian Kaczmarek, double-double, a nawet więcej niż double-double, bo prawie 30 bramek. Kacper Kozłowski dobił do 90 punktów overalla w wieku 31 lat. Super wynik drugiego napastnika, Dawid Wawrzyniak 15 bramek. No i Karol Struski, on cały czas gra, strzelił 10 bramek i zaliczył 5 asyst w wieku 34 lat. A ten Kuba Baran, który był ok, podstawowym zawodnikiem, zagrał w 401 spotkaniach, no ale strzelił tylko 5 bramek i zaliczył 2 asysty. Z nowych zawodników świetnie poradził sobie Maximilian Ojedele, 30 lat, ale 80 overalla, no i nawet strzelił 4 bramki, zaliczył 3 asysty. Ten Kacper Krupa jako rezerwowy napastnik też fajnie. No i nie wiem, ja chyba zrezygnuję z tego środkowego pomocnika, no bo Dawid Kacz, on nic nie gra. Podobnie jak Damian Krupa. Dobra, let's go, 13 sezon. Ale szkoda, że Karol Struski kończy karierę, no jak widać, mimo wieku przydaje się zespołowi. I w tym 13 sezonie niestety mamy straszną lipę z wolnymi zawodnikami.
No i tak to postanowiłem ustawić, jak widzicie wracamy do formacji bez środkowych pomocników ofensywnych, mamy Terleckiego i Wawrzyniaka tutaj w środku. No i tak jak mówiłem, tych dwóch środkowych pomocników ofensywnych usuwamy z zespołu. Przydałoby się sprowadzić jeszcze jednego napastnika. A, i lewego obrońcę, bo jest tylko Malinowski tutaj. No i ogólnie z napastnikami w wolnych zawodnikach też tutaj jest lipa. Dobra, no pójdziemy po overallu. Sebastian Krupa na napad oraz Kacper Wawrzyniak, kolejny zresztą w zespole, na lewą obronę. Zatem tak ostatecznie prezentuje się skład ŁKS-u na ten sezon. 13 sezon Ekstraklasa, no i chyba ustanowiłem, no, nowy rekord zdobytych punktów, 90 dla ŁKS-u Łódź. No to już jest wiadome, że nie mamy rywalizacji na naszym krajowym podwórku. Liga Mistrzów, no i patrząc na punkty, wielki, wielki pech. Byliśmy z Realem Madryt, który zajął drugie miejsce dopiero, a Brentford pierwsze, no ale zdobyliśmy 9 punktów. Tyle samo co drugi Real Madryt, no ale tutaj chyba bilans bramkowy zadecydował, że to ŁKS Łódź spada do Ligi Europy. No bardzo podobna sytuacja do tego, co oglądaliśmy w poprzednim sezonie, tylko tym razem walczyliśmy o awans. A jak chodzi o rundę wstępną, trafiliśmy na Bragę, wydawać by się mogło, że możemy ten portugalski klub pokonać, no ale tak się nie stało, w dwóch meczu przegraliśmy 2-3, no niestety. No ale już Puchar Polski w końcu nam siadł, ŁKS Łódź pewnie wygrał z Piastem Gliwice 3-0 w finale. Fabian Kaczmarek dobił do 99 overall, strzelił 43 bramki we wszystkich rozgrywkach, plus 14 asyst. Kacper Kozłowski, oj, spadł mu overall, widzę, ma 89, no ale i tak, strzelił 19 bramek, 11 asyst. Drugi napastnik, Dawid Wawrzyniak, też całkiem fajnie, 15 bramek, plus 2 do overalla. Maksymilian Ojedele, 82 overalla dobił, strzelił 5 bramek, zaliczył 4 asysty i zagrał w prawie 50 spotkaniach. Kurde, no ten Kuba Baran ma 80 overalla, ale on w ogóle nie strzela, w ogóle nie asystuje. Już lepszy wynik wykręcił Miłosz Kowalczyk, którego sprowadziłem w tym sezonie. Michael Baran chyba zagrał we wszystkich możliwych spotkaniach, 86 overalla już ma. 14 sezon i powiem wam, że no jest ciężko, bo to są najciekawsi zawodnicy. Przemysława Wawrzyniaka sprowadzę, ale to tylko dlatego, bo chcę mieć młodszego rezerwowego bramkarza, bo Marcel Lubik ma już 32 lata. I sprowadzę jeszcze Filipa Rejczyka, ma on co prawda 30 lat już. No a to dlatego, bo chcę mieć lepszego rezerwowego środkowego pomocnika. A Paszkowski jest rok młodszy, no ale 3 overalla gorszy, jeszcze mu się kontrakt kończy, więc zwolnimy go sobie. I tak nam się prezentuje skład na ten przedostatni sezon. No szkoda, że nie ma lepszego środkowego obrońcy, czy lepszego lewego obrońcy, no bo te dwie pozycje naprawdę odstają od reszty składu, który prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. O, jeszcze ten Pawłowski. Ma już 22 lata, a overall mu nie drgnął chyba od 2 czy 3 sezonów. To jest niesprawiedliwe. Podsumowanie 14 sezonu. Ekstraklasa. No i wydarzyła się tragedia. Nie wygrywamy Ligi Polskiej. Lech Poznań prześcignął nas o 1 punkt. Co tutaj się wydarzyło? Dlaczego my nie wygrywamy Ekstraklasy, mając taki skład? Liga Mistrzów, no i tutaj sobie żartuję, no bo nie dostaliśmy się do Ligi Mistrzów w tym sezonie. Graliśmy w Lidze Europy, gdzie nie wyszliśmy z grupy. No naprawdę, dlaczego? No przecież ta grupa wcale nie była taka silna. Na szczęście, ledwo co, ale ślizgnęliśmy się na 3 miejsce, no bo Dynamo Zagrzeb 4 miejsca miało tyle samo punktów co my. Dlatego mamy rundę wstępną Ligi Konferencji, gdzie trafiliśmy na szkocki Hibernian, no i ledwo co, ale udało się ich pokonać. No ale w 1/8 finału trafiliśmy na Bayern Monachium. Co robi Bayern Monachium w Lidze Konferencji? No i niestety wygrał z nami 4-3. Co ciekawe, ten Bayern doszedł do finału, ale przegrał z Celticiem. No ale na pocieszenie, delikatne pocieszenie, mamy Puchar Polski, wygrywamy 5-2 z Rakowem Częstochowa. Ale nie ukrywajmy, brak Ekstraklasy, brak Ligi Mistrzów, czy nawet Ligi Europy na wiosnę, to dla ŁKS-u Łódź był naprawdę zły sezon. Fabian Kaczmarek, no trzeba przyznać, że się nie popisał, on nie jest najlepszym strzelcem, 23 bramki, co jak na niego to jest mało. Najlepszym strzelcem Dawid Wawrzyniak, 25 goli. Kacper Kozłowski jeszcze zaliczył double-double, 14 bramek,
10 asyst, ale niestety już 87 overalla, spada mu ta ocena ogólna. Nie wiem, ten Kuba Baran, to on ma overall dobry, ale on nic nie gra. On ma delikatnie lepsze statystyki niż Maximilian Oladele, środkowy obrońca, przypomnę. 5 bramek, 2 asysty. O! Ryszard Pawłowski się rozwinął. Michael Baran też i się nie zatrzymuje, plus 3,89 overalla już. Przechodzimy do ostatniego, 15 sezonu i błagam jakichś dobrych, wolnych polskich zawodników. No i przyznam, nie ma szału. Mateusz Wilk, 71 overalla, 18 lat. Być może w trakcie sezonu dobije jakimś cudem do 74 i będzie trochę lepszy niż inni środkowi obrońcy. No i dawno nie widziałem overalla wyższego niż 75. Mamy tutaj Tomka Kowalczyka, lewy pomocnik. No może będzie mieć lepsze statystyki trochę niż ten Kuba Baran. No i znowu, żadnych większych zmian. Tak prezentuje się skład. Jedyne zmiany to takie zmiany overallowe. Ostatni 15 sezon, no i po tym poprzednim, gdzie nam, nie wiem dlaczego tak nie poszło w Ekstraklasie, no to tutaj po raz kolejny wygrywamy naszą polską ligę, znowu wielka przewaga nad drugim miejscem i w naszym kraju wygraliśmy wszystko, co było możliwe, no bo jeszcze dołożyliśmy Puchar Polski. No ale przez to, że w poprzednim sezonie nie zdobyliśmy mistrzostwa, teraz mogliśmy zagrać wyłącznie w lidze konferencji, no i zagraliśmy i całą grupę wygraliśmy, chociaż przewaga na drugim Servette nie była imponująca. W 1/8 finału trafiliśmy na Feyenoord, który pokonaliśmy w 2 meczu 4-3. W ćwierćfinale trafiliśmy na Bournemouth, z którym wygraliśmy aż 5-2. No i w półfinale zmierzyliśmy się z Villarrealem, gdzie niestety w 2 meczu przegraliśmy 4-3. Tyle było, żeby chociaż raz w tym odcinku znaleźć się w finale europejskiego trofeum. No i ostatecznie Ligę Konferencji wygrała Borussia Dortmund, która pokonała ten nasz Villarreal 3-1. Najlepszym strzelcem oczywiście Fabian Kaczmarek, 40 bramek, 13 asyst. 23 bramki zapakował Dawid Wawrzyniak, który rozwinął się do 83 overalla. No i sprowadzenie tego Tomka Kowalczyka to był dobry pomysł, no bo on zagrał w aż 50 spotkaniach, kompletnie wygryzł tego Barana. Tak słabego zawodnika z takim overallem to ja już dawno nie widziałem. I barierę 10 bramek przekroczył jeszcze Kacper Kozłowski, 12 goli, 8 asyst, no i niestety spadł do overalla. I tak nam się prezentuje na koniec 15 sezonu, a tutaj za tego Barana Kowalczyk. Jeszcze raz przepraszam, że wam nie pokazałem 7, 8 i 9 sezonu, ale mogę wam pokazać moje poprzednie filmy, które również są bardzo dobre, więc kliknij w ten albo w ten, a my się już widzimy, mam nadzieję, że szybciej niż za tydzień. Nara!